Załamałam się, załamałam się. Zobacz, zobacz, co mi napisał Mateusz. Obecnie jestem kucharzem, ale nie wiem, czy zmiana branży po 30 ma sens, na przykład na branżę IT. Co ja mam powiedzieć? Ja mam prawie 40. To ja już jestem skończona. Do grobu tylko się szykować. Już nic mnie w życiu dobrego nie czeka. A ty jak myślisz? Ma to sens? Zmiana pracy, zmiana kariery po 30, po 40, po 50, po 60 i tak dalej? Bo ja to pytanie słyszę nie pierwszy raz i coraz częściej słyszę je od młodszych osób. Mówi się, że pierwszy kryzys wieku średniego jest w wieku 25 lat dzisiaj, przez to, jak wszystko szybko się dzieje. Więc również ludzie młodzi zadają sobie to pytanie. To jest bardzo ciekawe, nie sądzisz? I co ja na ten temat myślę? No, ja się tu już układam. Do trumny. Oczywiście żartuję, ale jakby tak faktycznie się przyjrzeć na nasze życie całościowo, to średnia życia w tej chwili wynosi 77 lat w Polsce. Ja w ogóle ten temat nie od dziś omawiam, nie od dziś do mnie trafia i nawet poświęciłam na ten temat fragment mojej książki Pase to za mało, tam są dokładne statystyki i tak dalej, ale tak pokrótce mówiąc, to właśnie średnia życia się wydłuża. Inna sprawa, że jak przyjrzymy się na osiągnięcia ludzi, często one przypadały na wiek starszy, także jeśli czujesz, że osiągnąłeś szczyt, to pomyśl sobie, że jeszcze być może nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak wielki drzemie w tobie potencjał. Także to jest kolejny wątek. No a poza tym, jak zapytamy ludzi na łożu śmierci, czego żałują, to jak myślisz, co ci powiedzą? Tutaj możesz zobaczyć jeden z cytatów.